W dalszej części wyścigów Jacka Krzyżaniaka atakował Mirosław Cierniak w kasku żółtym. Jednak Torunianin odparł ten atak tam do walki, włączył się z czwartej pozycji. Atakując też Tomasz Bajerski, dla którego niestety nie są to udane zawody. Na pewno Torunianin liczył tutaj na swój lepszy występ, podobnie zresztą jak jego kibice. Atakował jednak do końca. Nawet na ostatnim wirażu, potem jeszcze takim rzutem na taśmę próbował wydrzeć chociaż jeden punkt Mirosławowi Cierniakowi. Ostatecznie jednak Roman Jankowski przed Jackiem Krzyżaniakiem, Mirosławem Cierniakiem i na czwartej pozycji Tomasz Bajerski. Taka była kolejność w wyścigu 15. To właśnie Roman Jankowski, który kto wie, czy dzisiaj nie stanie na podium. Życzymy tego oczywiście sympatycznemu zawodnikowi z Leszna. Proszę Państwa, i wyścig kończący czwartą serię startów dla wszystkich zawodników. W wyścigu 16 udział wezmą Mirosław Kowalik w kasku czerwonym, Jacek Rępała w kasku niebieskim, Robert Sawina w kasku białym i Sebastian Ułamek w kasku żółtym. Dwójka z tych czterech zawodników jeszcze też marzy o medalu. Mirosław Kowalik i Sebastian Ułamek, jak wystartują? Sebastian Ułamek w zaciętej walce z Jackiem Rępałą w tej chwili o pierwsze miejsce. Jacek Rępała wysforował się na prowadzenie. Na drugim miejscu jest Sebastian Ułamek, trzeci Mirosław Kowalik. Dla Ułamka i Kowalika ewentualne zwycięstwo w tym biegu byłoby niezwykle ważne, jeśli marzą jeszcze o zdobyciu medalu. Zamyka stawkę Robert Sawina, ale jak na razie Jacek Rępała chce pokazać wipazur. On się już nie liczy po kryzysie o medale, ale chce się z jak najlepszej strony pokazać publiczności tu na torze Gwardii w Warszawie, przynajmniej w tym 16 wyścigu. A tutaj bardzo blisko siebie przez moment Sebastian Ułamek i Mirosław Kowalik. Wydawało się, że może to grozić spadkiem któregoś z tych żużlowców. Obejrzał się teraz Sebastian Ułamek, wyprzedzony przez Mirosława Kowalika, a więc walka niezwykle zacięta na tym drugim miejscu, a Jacek Rępała rozpoczął właśnie ostatnią rundę, zanim uczyniła to także pozostała trójka zawodników. Chyba ma jakieś problemy z motocyklem Sebastian Ułamek, coraz słabiej ciągnie jego motor, tymczasem Jacek Rępała już chyba sobie nie da odebrać zwycięstwa. On prowadzi, Mirosław Kowalik jest na drugiej pozycji. Obejrzał się jeszcze Sebastian Ułamek, on przywozi tylko jeden punkt. No i z pewnością nie jest ze swojej postawy w tym biegu zadowolony, ale jak widzieliśmy, osłabł nieco jego motocykl i to być może było przyczyną tego, że stracił drugie miejsce w biegu na rzecz Mirosława Kowalika. Brawa jednak w tym 16 wyścigu dla Jacka Rępały, który wreszcie pokazał przebłysk dobrej jazdy. Cieszy, proszę Państwa, że nawet ci zawodnicy, którzy niby nie mają już o co walczyć, którzy nie mają już szans na to, aby stanąć dzisiaj na podium, aby liczyć się w czołówce dzisiejszego turnieju, także nie odpuszczają do końca, walczą, no ale to przecież finał indywidualnych mistrzostw Polski i w tej 16 najlepszych żużlowców kraju. Każdy chce pokazać się z jak najlepszej strony. Tym razem wspaniałe wyjście spod taśmy Jacka Rępały, tak jakby chciał przypomnieć wszystkim kibicom w kraju, Tarnowianin, że mimo nie najlepszego początku, nieudanego tych zawodów, on także potrafi ścigać się na żużlowym motocyklu, potrafi wygrywać. Tutaj nie puścił po zewnętrznych Sebastiana Ułamek, szybko zresztą częstochowianin zrezygnował z jazdy tamtym torem, zbliżył się do krawężnika, potem próbował atakować Jacka Rępałę, no ale tu już pierwszego ostrzeżenia wcześniej nieco udzielił mu Mirosław Kowalik, walczył o drugie miejsce, a tutaj udanie zaatakował, chociaż nie wiadomo, czy przyczyną wolniejszej jazdy Sebastiana Ułamka były braki kondycyjne, być może czy też słabnący motocykl. Jacek Rępała na prowadzeniu, za nim w tym momencie jeszcze Sebastian Ułamek, który próbował go atakować. A tu Mirosław Kowalik, który tym razem jeszcze nie, ale za chwilę skutecznie zaatakował Ułamka i wyprzedził go, awansując na drugą pozycję. Jacek Rępała przed Kowalikiem, Ułamkiem na mecie tego wyścigu. Oddajemy głos do parku maszyn. A naszym kolejnym rozmówcą jest pan Dariusz Śledź, zawodnik Atlasu Polsat Wrocław. Panie Dariuszu, pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, kiedy pan w końcu zdobędzie medal Mistrzostw Polski? No nie wiem, nie wiem. Ja chyba do wróżki pójdę, może coś będę wiedział. Ale trzeba przyznać, że ma pan niesamowitego pecha. Nawet w dzisiejszych zawodach defektował panu motocykl. No niestety, nie ustrzegłem się. No już przez długi czas nie miałem defektu. Dzisiaj
Nie był to defekt jakiś taki poważny, po prostu wpadłem w dużą dziurę w pierwszym łuku i spadł mi łańcuch. Panie Dariuszu, kto jest Pana faworytem w dzisiejszych zawodach? Czy Adam Łabęcki ma jeszcze szansę, żeby pokonać w punktacji oczywiście Sławomira Drabika? Nie wiem, naprawdę. No to jest żużel, to jest taki sport, w którym wszystko może się wydarzyć. Ja obydwu im życzę powodzenia, niech jeżdżą jak najlepiej. A wiem, że we wcześniejszych wypowiedziach nie był Pan specjalnie zadowolony z umiejscowienia tych mistrzostw w Warszawie, nie za bardzo ufa tutejszym tormistrzom. Czy jednak przygotowanie dzisiejszego toru mile Pana rozczarowało? Nie, no tor nie jest zły. Ja tutaj wyraziłem opinię wszystkich chyba polskich zawodników, że no, na torze w Warszawie nie jeździ się najlepiej. Chyba z tego względu, że zbyt rzadko są tutaj zawody. Gdyby tutaj żużel zagościł na dobre, to na pewno wszyscy byśmy, łącznie z ludźmi, którzy przygotowują ten tor, i sama nawierzchnia by się na pewno ułożyła i byłby to normalny żużel. Dziękuję bardzo za rozmowę, a nasz reporter Tomasz Smokowski ma kolejną rozmowę. Tak, mam rozmowę, a moim gościem jest prezes Polskiego Związku Motorowego, pan Andrzej Witkowski. Panie prezesie, i pierwsze pytanie, dlaczego zawody, dlaczego finał indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów odbywa się tutaj na torze w Warszawie? Ponieważ została stworzona taka regulaminowa okazja. Jak zapewne kibice żużla wiedzą, regulamin Głównej Komisji Sportu Żużlowego PZMOT przewiduje, że organizatorem indywidualnych Mistrzostw Polski jest klub, który zdobył drużynowe Mistrzostwo Polski. Ale jest w regulaminie również takie zaznaczenie, że jeżeli trzykrotnie ktoś rzędu odbywa się, to trzeci raz Główna Komisja Sportu Żużlowego ma prawo przyznać innemu miastu prawo organizacji. I biorąc pod uwagę, że przywróciliśmy po 30 latach przerwy sport żużlowy w Warszawie, że coraz więcej kibiców uznała Główna Komisja Sportu Żużlowego, Prezydium Polskiego Związku Motorowego, że warto, aby odbył się po raz pierwszy w historii finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu w Warszawie. Braliśmy również pod uwagę fakt, że zawsze 15 sierpnia w Warszawie organizowaliśmy turniej, który był związany z świętem Wojska Polskiego. Po trzecie, w tym roku Warszawa obchodzi 400-lecie przeniesienia stolicy z Krakowa i myślę, że dzisiejsza liczna publiczność, liczni kibice potwierdzają, że była to słuszna decyzja, aby Warszawa po raz pierwszy stała się organizatorem indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Panie prezesie, ale wspominam o publiczności, rzeczywiście frekwencja dopisała, ale jeśli tak procentowo spojrzymy na kibiców, to na pewno zdecydowana większość jest przyjezdna, nie jest z Warszawy. No to trzeba by w ogóle rozpocząć wielką dyskusję na temat, dlaczego warszawiacy nie chodzą na zawody sportowe. Dotyczy to nie tylko przez sportu żużlowego, dotyczy to wszystkich dyscyplin. Niestety termin, którym organizowane są te zawody, biorąc pod uwagę długi weekend, nie jest najszczęśliwszy. Dlatego my byliśmy pewni, że biorąc pod uwagę popularność sportu żużlowego w naszym kraju, że po prostu z każdym zawodnikiem przyjadą fani i nie zawiedliśmy się. Za nami stoją kibice Częstochowy, którzy są ogromnie szczęśliwi, że ich ulubieniec prowadzi. Są kibice z Leszna, są kibice Tomka Goloba z Bydgoszczy. Myślę, że jest tu mieszanka całej Polski, a ja mam nadzieję, że kiedyś w Warszawie stanie się szansa, aby został stworzony klub żużlowy i wtedy być może będzie szansa wychowania kibiców żużlowych, którzy sami pochodzący z Warszawy zapełnią ten 8000 stadion WKS-u Gwardia. Powróćmy do samych zawodów i do Tomasza Golobo, który już stracił szansę na piąty z rzędu tytuł Mistrza Polski. I ten newralgiczny 11 bieg, w którym doszło czy nie doszło do starcia między Adamem Łabęckim a Tomaszem Golobem. Tomasz Golob został wykluczony, jak pamiętamy. Jak to widział Pan ze swojego miejsca z loży honorowej? Jak oceni Pan tą sytuację? Ja mam zwyczaj nigdy nie oceniania decyzji sędziego. Sędziego decyzja jest niezawisła i on jedyny może podejmować taką decyzję. Ja bym tego nie komentował. Ja rozmawiałem ze Zbyszkiem Bońkiem, wielkim fanem sportu żużlowego, który mówił mi, że rozmawiał z Tomkiem przed zawodami, który mówił, ja tu chyba nie wygram. Boję się, że będę miał albo awarię motocykla, a więc myślę, że w bardzo dobrej formie Drabik, być może chwilowa niedyskusja Domka Goloba spowodowały to, że zdaje się, że szykuje wielka sensacja, zmiana na tronie lidera polskiego żużla. Ale trzeba podkreślić, że Sławomir Drabik to jest ten drugi zawodnik, który zakwalifikował się do Grand Prix. Jak bardzo jestem z tego zadowolony, że tak wielu zawodników się dzisiaj pokazuje, bo zastanawiamy się, kogo wystawić 25
sierpnia w Pile na drużynowych mistrzostwach świata. Chcemy, aby nasi zawodnicy zakwalifikowali się potem we wrześniu na walce o medale. Brali udział 15 września, stąd forma Drabika cieszy, a jestem spokojny, że Domek Golob jeszcze długo będzie najlepszym zawodnikiem w naszym kraju. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo Tomaszowi Smokowskiemu, na naszych graniach Zbigniew Boniek. Państwo poznają, pan Zbyszek często ostatnio gości na zawodach żużlowych, szczególnie z udziałem Tomasza Goloba. Wytrwale kibicuje temu zawodnikowi. Też przecież pochodzi z Bydgoszczy, też lubił żużel, no ale dzisiaj, podobnie jak jego pupil, nie ma powodów do zadowolenia. Popatrzmy na statystykę punktową, na dorobek punktowy zawodników. Sprawa mistrzostwa będzie definitywnie rozstrzygnięta. Drugi Adam Łabęcki 11, trzeci Roman Jankowski 9, potem Tomasz Golob i Grzegorz Rzępała po 8. Po 7 punktów mają Mirosław Kowalik i Jacek Krzyżaniak, po 6 Sławomir Dudek i Sebastian Ułamek. 5 punktów zgromadził Dariusz Śledź, po 4 Jacek Golob, Jacek Rzępała, 3 punkty w dorobku Tomasza Bajerskiego, a po 2 wywalczyli Mirosław Cierniak, Adam Pfeiffer i Robert Sawina. Przypomnijmy, co mówi regulamin w sytuacji, kiedy zawodnicy zainteresowani pierwszymi trzema miejscami mają równą liczbę punktów. Oczywiście wówczas odbędzie się między nimi wyścig dodatkowy. A więc nie idzie to, kto wygrał w rundzie zasadniczej niejako z innym swoim rywalem, tylko w przypadku równej liczby punktów odbywać się będzie bieg barażowy. Zobaczymy, czy dzisiaj będziemy świadkami wyścigu barażowego. Rozpoczyna się tymczasem ostatnia seria startów i proszę Państwa, w biegu 17, który za moment obejrzymy, Jacka Goloba, Adama Łabęckiego, Sebastiana Ułamka i Romana Jankowskiego. Na pierwszy plan wysuwa się rywalizacja Adama Łabęckiego z Romanem Jankowskim. Zobaczymy, czy ogromne doświadczenie Jankesa, czy też ta brawura Adama Łabęckiego triumfuje w tym biegu, a może i Sebastian Ułamek, a może również Jacek Golob postara się o zwycięstwo w tym biegu. Jak na razie Łabęcki ma 11 punktów, Jankowski 9 i chcąc się z nim zrównać punktami, musiałby być o 2 pozycje wyżej od niego w biegu. Zobaczymy, czy tak się stanie. Proszę Państwa, Edward, celowo chyba zagadnąłeś tu o Jacku Golobie. No rzeczywiście Jacek Golob na pewno będzie tutaj walczył do ostatniego metra. Przynajmniej będzie chciał odebrać punkty rywalom swojego brata Tomasza Goloba, bo Adam Łabęcki, Roman Jankowski wyprzedzają Tomasza Goloba. Szczególnie Roman Jankowski jeszcze jest w zasięgu Tomasza Goloba. Gdyby tutaj stracił punkty, wówczas Tomasz Golob przynajmniej mógłby myśleć o wywalczeniu dzisiaj trzeciego miejsca. A Sebastian Ułamek będzie chciał pewnie zrobić dobrą robotę dla Sławomira Drabika i też pozbawić punktów dwóch jego najgroźniejszych oponentów, Adama Łabęckiego i Romana Jankowskiego. A więc wszystko jest w tym biegu możliwe. Rozważania taktyczne z jednej strony, no ale zobaczymy, kto najlepiej wystartuje i jaka będzie kolejność w tym 17 wyścigu. Uwaga, taśma zerwana przez Jacka Goloba i on już niestety w powtórce nie wystartuje, nie wytrzymały nerwy starszemu z braci Golobów i tym samym Jacek wykluczył się z powtórki biegu. Tak, bardzo chciał tutaj rzeczywiście wygrać ten wyścig Jacek Golob, bo doskonale wiedział, że w ten sposób miałby szansę pomóc swojemu bratu. Strzelił w taśmę, no i oczywiście regułami w takich sytuacjach jest oczywisty. Zawodnik, który zrywa taśmę, który nawet dotknie taśmę, jest automatycznie z powtórki wyścigu wykluczony. Nie w smak to trochę i Tomaszowi Golobowi, i Sławomirowi Drabikowi również, bo rosną tym samym szanse Łabęckiego i Jankowskiego. Oglądamy właśnie Jacka Goloba. Mocno wydawało się, że przygaszony, załamany tym faktem. Tutaj przybył do nas na stanowisko arbiter dzisiejszych zawodów, by jeszcze raz zobaczyć w monitorze, jak wyglądała ta sytuacja na starcie, ale Jacek Golob niepocieszony. Zobaczmy raz jeszcze ten moment. No nie wiem, co się stało, że tak wcześnie ruszył do przodu. Ewidentne zerwanie taśmy. Przez chwilę pan Roman Heładze, arbiter zawodów, który pofatygował się tutaj do nas na stanowisko, miał wątpliwość, czy czasem taśma po stronie Jacka Goloba nie podniosła się wolniej niż po drugiej stronie toru, ale chyba nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście bracia Golobowie dzisiaj mają dużego pecha. Trójka zawodników bez Jacka rozpoczyna walkę o punkty i Sebastian Ułamek walczący, przypominamy, o punkty dla swojego kolegi klubowego. Nie dał jednak rady. I na wszystkim tym skorzystał
na starcie Roman Jankowski. On wyprzedził Adama Łabęckiego, ale to tylko połowa szczęścia. Z pewnością Jankowski chciałby jeszcze, żeby Łabęcki stracił również to drugie miejsce na rzecz Sebastiana Ułamka. W takiej sytuacji mógłby z nim później rywalizować o wczorajszy srebrny medal Roman Jankowski. Roman Jankowski na prowadzeniu. Drugi jest w tej chwili Łabęcki. Na trzeciej pozycji Sebastian Ułamek, który odważnie rozpoczął ten wyścig, ale nie najlepiej wyszedł z pierwszego wirażu. Jankowski na prowadzeniu, Łabęcki na drugim miejscu. To oznacza, że w ogólnej punktacji Jankowski jednak nie zdoła wyprzedzić Żużlowca Unii Leszno. Zresztą obydwaj są zawodnikami tego samego klubu. Z pewnością jednak każdy ma swoje ambicje. Chciałby być tym wyżej sklasyfikowanym. Obejrzał się jeszcze raz Jankowski, Łabęcki kontroluje sytuację, jest drugi. Trzecie miejsce Sebastiana Ułamka, a my przypominamy, że Jacek Golob został z tego biegu wykluczony za zerwanie taśmy maszyny startowej. Sukces Romana Jankowskiego w tym wyścigu. Roman Jankowski ma tym samym już 12 punktów i co najmniej zrówna się ze Sławomirem Drabikiem, a ma już zapewniony medal w dzisiejszej imprezie. Proszę Państwa, jak wspomniał Edward, i Adam Łabęcki, i Roman Jankowski z tego samego klubu, z Unii Leszno, i kto wie, czy nie było tu takiej cichej umowy między tymi dwoma zawodnikami, którym zależało przede wszystkim na tym, aby pokonać właśnie Sebastiana Ułamka. Tutaj Łabęcki wywiózł Ułamka daleko pod bandę, tak jakby chciał stworzyć miejsce dla Romana Jankowskiego, który wyprzedził go po wewnętrznej. Tu jeszcze spojrzał Łabęcki, upewnił się, że Jankowski wjechał po wewnętrznej, potem już go nie gonił. Proszę Państwa, o co chodziło zawodnikom Unii Leszno? Widocznie Adam Łabęcki nie bardzo już wierzył i tak, że nawet przy zwycięstwie zdoła pokonać Sławomira Drabika, bo najpewniej Drabik wygra swój ostatni wyścig. Natomiast jemu drugie miejsce w tym wyścigu i tak dawało wicemistrzostwo Polski. A Roman Jankowski, zwyciężając, zdobywał 12 punkt, jakże istotny, bo gdyby miał ich na przykład tylko 11, wówczas jeszcze mógłby się z nim zrównać punktowo Tomasz Golob. A w ten sposób obaj leszczynianie, tak rozgrywając ten wyścig, definitywnie pozbawili szans nawet na brązowy medal w dzisiejszych zawodach Tomasza Goloba. Roman Jankowski wygrał w tym wyścigu, ma 12 punktów i coraz bliżej brązowego medalu w tegorocznych mistrzostwach Polski. Za nim Adam Łabęcki, 13 punktów i on także praktycznie zapewnił sobie tytuł wicemistrzowski. Oczywiście jeszcze teraz w następnym wyścigu Sławomir Drabik musi wygrać swój wyścig, aby tak się stało, bo jeśli straci dwa oczka, wówczas będzie musiał stoczyć walkę w dodatkowym wyścigu właśnie z Łabęckim o mistrzostwo Polski. Ale kibice częstochowcy, którzy wiwatują w tej chwili, dopingują Sławomira Drabika do tego jeszcze ostatniego wysiłku, na pewno w takie rozwiązanie nie wierzą. Zresztą Sławomir Drabik, jak widzimy w kasku niebieskim, bardzo pieczołowicie wybiera sobie kolejne do startu. On wie, jak waży to dla niego wyścig i znając tego zawodnika, na pewno będzie chciał tutaj rozstrzygnąć te zawody z kompletem punktów. A więc przypominamy, jemu wystarczy drugie miejsce w tym biegu, by być mistrzem Polski na rok 96. Mirosław Kowalik, kask czerwony, Drabik niebieski, Sławomir Dudek biały, Jacek Krzyżaniak, kask żółty. No i czekamy, jak zaprezentuje się Sławomir Drabik. Przypominamy, pierwsze lub drugie miejsce w wyścigu 18, który rozpocznie się za chwilę, daje Sławomirowi Drabikowi mistrzostwo Polski. Przypomnijmy, poprzednio wywalczył ten tytuł w 91 roku, a więc po 5-letniej przerwie wróciłby na tron mistrzowski. Oto właśnie z numerem drugim Sławomir Drabik. Jego rywale nie spisywali się dotąd dzisiaj rewelacyjnie. No ciekawe, czy któryś z nich będzie w stanie zagrozić nowo chyba kreowanemu mistrzowi Polski. Uwaga, taśma w górę, ruszyli. Sławomir Drabik, najlepiej z całej czwórki. Chociaż walczący tam z nim jeszcze niezwykle nieustępliwie, jadący w białym kasku Sławomir Dudek przez chwilę walczył o tą pierwszą lokatę, ale spasował w tej chwili. Sławomir Drabik jedzie po zwycięstwo w 18 wyścigu.
szaleństwo wśród częstochowskich kibiców, którzy w największej liczbie przyjechali do Warszawy dopingować swojego pupila. Sławomir Grawi na prowadzeniu w tym biegu. Na drugiej pozycji jest Mirosław Kowalik, trzeci w tej chwili jadący w kasku żółtym Jacek Krzyżaniak i zamykający stawkę Sławomir Dudek. A Sławomir Grawik z ogromną przewagą, tak jakby chciał udowodnić tutaj wszystkim, że dzisiaj był niepokonany, najlepszy na warszawskim torze w bezpośredniej walce, że nawet pokonał. To wykluczenie Tomasza Goloba, to i tak już później do końca zawodów on zdobyłby komplet punktów i tak wygrałby Mistrzostwo Polski. Ogromna radość kibiców z Częstochowy po 5-letniej przerwie. Możemy to już chyba powiedzieć przy wyjściu z ostatniego wirażu. Sławomir Grabik odzyskuje tytuł indywidualnego mistrza Polski. Szaleństwo wśród kibiców z Częstochowy. Sławomir Grabik wspaniale spisał się dzisiaj na torze w Warszawie. Cieszą się kibice z Częstochowy, cieszą się działacze z tego klubu. Sam Sławomir Grabik teraz odbiera pierwsze gratulacje od właśnie rywali z tego ostatniego wyścigu. Popatrzmy na piękną sportową radość fanów z Częstochowy, którzy przyjechali dzisiaj do Warszawy i może gdzieś tam po cichu marzyli o tym, aby ich pupil, ich Sławek stanął na najwyższym podium, aby odzyskał tytuł mistrzowski, który na 4 lata utracił na rzecz Tomasza Goloba, a teraz powrócił on do Częstochowy, do włókniarza, do Sławomira Grabika. Ogromna radość kibiców Częstochowy, 30-letni Sławomir Grabik, wspaniały sezon tego zawodnika. Przypominam, awansował już do cyklu Grand Prix przyszłorocznego. Świetnie spisuje się jego klub Włókniarz Częstochowa. Już praktycznie zapewnił sobie awans do fazy play-off. Będzie walczył o tytuł drużynowego mistrza Polski, a dziś Sławomir Grabik wywalcza po raz drugi w karierze tytuł indywidualnego mistrza Polski. Proszę Państwa, Sławomir Grabik, żużlowiec, którego życie toczyło się różnymi kolejami. W 91 roku indywidualny mistrz Polski, wspaniały sezon. Potem rok później w finale mistrzostw świata na torze we Wrocławiu, godny reprezentanta Polski występ. I to był właściwie ostatni taki spektakularny, dobry występ Sławomira Grabika. Tu popatrzmy jeszcze na powtórkę tego, co działo się w wyścigu 18. Atakował go tylko w pierwszym wirażu, próbował mu zagrodzić Sławomir Dudek w kasku białym, a potem już ogromna przewaga Sławomira Grabika i kolejne 3 punkty dające mu tytuł mistrza Polski. Proszę Państwa, po tym występie we Wrocławiu w 92 roku trochę nie wiodło się Sławomirowi Grabikowi. Jego klub Włókniarz Częstochowa był w drugiej lidze. Potem awans do pierwszej ligi z powrotem. Po chudych latach wreszcie walka o utrzymanie się w zeszłym roku zakończona powodzeniem. Teraz rewelacyjny sezon Włókniarza, rewelacyjny sezon Sławomira Grabika. W zeszłym roku jeszcze Sławomir Grabik osłabił swój zespół. Zdarzył mu się przypadek taki, że odebrano mu prawo jazdy na pół roku. Jednak i on nie załamał się tym, przetrzymał te trudne momenty w swojej karierze. Powrócił na tor w fantastycznej dyspozycji w tym roku i rzeczywiście to dla niego znakomity sezon. Teraz gratuluję mu Adam Łabęcki, a to jeden z działaczy częstochowskiego włókniarza i nowo kreowany mistrz Polski na rok 96, Sławomir Grabik. Odbiera zasłużone gratulacje. A tymczasem na torze już zawodnicy, którzy wystartują w 19 biegu. Tomasz Bajerski, Adam Pfeiffer, Grzegorz Rępała i Jacek Rępała, jak mówiliśmy, w związku z tym, że Łabęcki z Jankowskim zajęli pierwsze i drugie miejsce w wyścigu 17. Medale już zostały przydzielone. Nie będziemy świadkami biegów dodatkowych dzisiaj, ale każdy z żużlowców chce zająć jak najbardziej eksponowaną pozycję, zdobyć jak najwięcej punktów z tej czwórki. Największy dorobek punktowy ma na razie Grzegorz Rępała. On zgromadził 8 punktów. W zeszłym roku Grzegorz Rępała był na 7 pozycji w indywidualnych mistrzostwach Polski, miał 7 punktów. Dziś już punktowo poprawił ten dorobek, no ale z pewnością będzie chciał wywalczyć co najmniej 4. miejsce. Nie rezygnują również z najlepszego pokazania się choćby w swoim ostatnim wyścigu. Pozostali zawodnicy z tego biegu jest Jacek Rępała, który do tej pory zgromadził tylko 4 punkty, Tomasz Bajerski 3 punkty i Adam Pfeiffer 2 punkty. Każdy z nich chce powiększyć dorobek punktowy. Proszę Państwa, jakieś kłopoty z maszyną startową sygnalizuje kierownik startu. Chyba będzie wymieniony słupek stojący przy wewnętrznej części toru, a więc wracając do tych wątpliwości sędziego Romana Heładze z Torunia,
w jednym z poprzednich wyścigów, kiedy zastanawiał się, czy Jacek Golob rzeczywiście wjechał w taśmę, czy też może ta taśma zwolniła się wcześniej niż przycisnął swój przycisk arbiter. No trudno powiedzieć, w każdym razie jakby nie było, w tej chwili ten słupek jest wymieniany, a więc chyba nie wszystko do końca w porządku z maszyną startową. Nastąpi teraz, jak sygnalizował kierownik startów, chyba około 5 minut przerwy, zanim ta awaria zostanie usunięta, a my widzimy w parku maszyn oblegany przez dziennikarzy Sławomir Drabik. Być może uda nam się porozmawiać za chwilę z mistrzem Polski na rok 96. I trzeba przyznać, Edward, że mamy rozmowę w parku maszyn. A jest przy mnie pan Sławomir Drabik, indywidualny mistrz Polski Sławomir Drabik, po 5 latach przerwy znowu na tronie. Ja jestem mistrzem Polski, jeszcze do mnie nie dotarło. Cieszę się bardzo. Dedykuję tym, którzy mnie skazali na zagładę, na radiowozy, na wszystko, nie? Dla nich. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, Sławomir Drabik. Taki oryginalny sposób, rzeczywiście mówiliśmy o tych jego zakolach życiowych. Na szczęście wrócił do pełni formy sportowej, rewelacyjny bieżący sezon. No i to być może będzie zapowiedź tego, że w przyszłym roku będzie jeździł jeszcze lepiej. Cieszymy się bardzo, proszę Państwa, bo to sympatyczny zawodnik i byli tacy w Częstochowie, którzy nigdy w jego sportowy talent nie zwątpili. Ja pamiętam jeszcze Sławomira Drabika jako młodzieżowca. Wówczas wielu kibiców w kraju cieszyło się, kiedy w zawodach startował Sławomir Drabik, bo był to zawodnik, który nigdy nie odpuszczał, który zawsze walczył do końca. No potem zmienne koleje sportowego życia, ale tym większa radość, że udało mu się powrócić do najwyższej dyspozycji, że pokonał tutaj wyraźnie Tomasza Goloba. Po prostu był dzisiaj od mistrza Polski lepszy i to właśnie on został nowym czempionem żużlowym naszego kraju. Srebrny medal przypadł w udziale Adamowi Łabęckiemu, 24-letniemu żużlowcowi Unii Leszno. Brązowy medal dla jego kolegi klubowego Romana Jankowskiego. A przed nami jeszcze dwa wyścigi. Tak, rzeczywiście obydwaj żużlowcy Unii Leszno spisali się znakomicie. Ta drużyna, przypomnijmy, też odnosi w tym roku sukces w postaci awansu do pierwszej ligi. I co godne podkreślenia, Unia Leszno nie przegrała dotąd w drugiej lidze żadnego meczu i wszystko wskazuje na to, że zakończy drugoligowe rozgrywki z kompletem zwycięstw. Rozmówcę ma teraz Aldona Marcz. A jest nim brązowy medalista tegorocznych mistrzostw Polski, pan Roman Jankowski. I ten medal chyba cieszy nie mniej niż te dwa zdobyte kilka lat temu. Tak, na pewno. Każda pozycja medalowa cieszy. No, szczerze mówiąc, mam mały niedosyt po tym drugim wyścigu, kiedy postawiłem świecę po starcie kilka metrów. No ale to sport. Cieszę się z tego miejsca, bo nie liczyłem, że w następnych biegach wygram wszystkie biegi, zdobędę aż 12. No bardzo się cieszę. Jest to już mój 30 któryś tam z kolei medal w mistrzostwach i na pewno jeden z cenniejszych. Zwycięstwo pana jest dzisiaj tym radosne, że również kolega z drużyny Adam Łabęcki sięgnął po srebro. Tak, jest to duży sukces dla Unii Leśno, dla klubu, dwóch zawodników na pudle. No myślę, że ostatni raz coś takiego było w 1988 roku, kiedy trzech zawodników z Leszna zdobyło trzy pierwsze miejsca. Dzisiaj są dwa, drugie i trzecie. Jesteśmy bardzo dumni z tej pozycji. I to właśnie chyba dobrze rokuje w przyszłorocznych występach w Ekstraklasie. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest to dobry prognostyk na przyszły sezon. Awans w zasadzie mamy już zapewniony. Tylko dobrnąć cało i szczęśliwie do końca sezonu teraz. Tomasz Golob bez medalu. Czy to jest dla pana zaskoczenie? Jest to sport. I każdy chciał dzisiaj wygrać. No, byli po prostu trochę lepsi dzisiaj od Tomka. Miał trochę może pecha. W jednym biegu mówi, że miał defekt silnika. Ale myślę, że więksi mistrzowie przegrywali również. Panie Romanie, ma pan 39 lat, a jeszcze kontynuuje karierę sportową. Jak długo ma pan zamiar jeździć na motorze? No jest to pytanie, które się powtarza dosyć często. No myślę, że jubileusz 25-lecia i wtedy zakończę zabawę po prostu wjeżdżeniem i dajmy się być może trenerką. Dziękuję bardzo za rozmowę. Specjalistyczne pismo Tygodnik Żużlowy w prognozach przed tym dzisiejszym finałem typowało właśnie Romana Jankowskiego
na podium. No i sprawdziło się to. Roman Jankowski wywalcza brązowy medal. Jeszcze raz oddajemy głos do parku maszyn. A jest przy mnie pan Adam Łabęcki, wicemistrz Polski seniorów na żużlu. Panie Adamie, wierzył pan w zdobycie medalu dzisiaj? Zawsze na to się liczy. Myślałem, żeby tutaj powalczyć dzisiaj, tak się też udało. Słynie pan z dosyć ostrej jazdy. Dzisiaj wielu kibiców zgromadzonych na stadionie Gwardii widziało też pana jako faulującego Tomasza Goloba. Podejrzewam, że to widzieli kibice z Bydgoszczy, nie inni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy za tę krótką rozmowę Adamowi Łabęckiemu. To Andrzej Huszcza, który na spokojnie oglądał zmagania swoich młodszych kolegów. Z pewnością żałował, że nie mógł, podobnie jak Roman Jankowski, jego rówieśnik, walczyć z młodszymi kolegami. Tak, proszę Państwa, a propos Romana Jankowskiego, to nie wiem, czy nie zwrócę się tutaj w imieniu Romana Jankowskiego z prośbą do kolegów dziennikarzy, aby więcej nie pytali Romana Jankowskiego, kiedy zamierza zakończyć karierę, kiedy zamierza jeździć, bo to pytanie wydaje się niestosowne. No, jeśli nie będziemy go zadawać, koledzy dziennikarze, to być może Roman Jankowski jeszcze bardzo długo będzie nas cieszył swoją piękną i skuteczną jazdą tego, na żużlu. Tego panu Romanowi serdecznie życzymy. Rzeczywiście wciąż wiecznie młody Roman Jankowski znakomicie prezentuje się na żużlowych torach. A my, Państwa, wracamy do wyścigu 17, którego start został opóźniony w związku z awarią maszyny startowej. I przypominamy Państwu, że w tym 19 wyścigu startują Tomasz Bajerski w kasku czerwonym, Adam Pfeiffer w kasku niebieskim, Grzegorz Rępała w kasku białym oraz Jacek Rępała w kasku żółtym, a więc czwórka zawodników, którzy już medalu dziś nie zdobędą, ale mają szansę powiększyć swój dorobek punktowy. Jak do tej pory z tej czwórki Grzegorz Rępała najwięcej 8 punktów. Każdy z tych zawodników walczy także być może o poprawienie swojej najlepszej lokaty w finale indywidualnych mistrzostw Polski. I zaczęła się walka, pierwszy wiraż, cała czwórka bardzo ciasno, szczepieni niemal motocyklami, ale na szczęście bez upadku i teraz dopiero zaczynają usytuować się na torze. Na pierwszym miejscu w kasku czerwonym jest Tomasz Bajerski, aktualny młodzieżowy mistrz Polski. W swoim ostatnim występie chce zaprezentować się wreszcie jak najlepiej. Na drugim miejscu Grzegorz Rępała, rok starszy kolega z różnego toru jeżdżący w stali Vancouver Rzeszów. Na trzeciej pozycji jest Adam Pfeiffer i zamyka stawkę Jacek Rępała. Ale wciąż wszystko się może zdarzyć w walce o drugie miejsce. Grzegorz Rępała wciąż bardzo blisko Adama Pfeiffera. Zawodnik startu Gniezno nie rezygnuje z przesunięcia się na drugą lokatę. Tymczasem już pewnie po zwycięstwo zmierza Tomasz Bajerski. Tomasz Bajerski w czterech startach do tej pory tylko 3 punkty, a teraz liczy na zdobycie kolejnych 3. I proszę Państwa, defekt motocykla Grzegorza Rępały. On tego biegu już na medalowej, na punktowej pozycji nie ukończy, nie będzie go w trójce. Zwycięstwo w tej sytuacji Tomasza Bajerskiego, na drugim miejscu Adam Pfeiffer, na trzecim będzie Jacek Rępała, a Grzegorz Rępała już nawet nie dojechał do linii mety, zjechał do parku maszyn, a więc pech na zakończenie dzisiejszych zawodów. Tomasz Bajerski, zwycięzcą wyścigu 19, proszę Państwa, no i potwierdziło jeszcze raz, potwierdziło się to, co mówiliśmy wcześniej, każdy z zawodników, nawet ci, którym nie udał się początek zawodów, chcą wygrać dzisiaj w finale chociaż jeden wyścig. Proszę, wszystko już niby rozstrzygnięte, a jak zacięta walka w wyścigu 19. Zawodnicy jednak walczą do końca o prestiż. To jest piękne, że właśnie w finale indywidualnych mistrzostw Polski nikt do samego końca nie odpuszcza. Każdy walczy tak, jakby ten bieg miał decydować co najmniej o medalu. To rodzi emocje, to powoduje, że finał mistrzostw Polski to prawdziwe żużlowe święto dla kibiców w całym kraju i cieszymy się dzisiaj podwójnie, że możemy to Państwu relacjonować na żywo w telewizji Kanal Plus. Jeszcze raz walka na pierwszym wirażu wyścigu 19. Grzegorz Rępała tutaj w kłopotach musiał zdusić manetkę gazu, aby nie zakończyło się to upadkiem. Jego brat Jacek też pod bandą, daleko wywieziony, a Tomasz Bajerski jednak tę walkę w pierwszym wirażu rozegrał najlepiej. On objął prowadzenie i wywalczył pierwsze swoje dzisiaj zwycięstwo. Na pożegnanie jakby chciał powiedzieć, że mistrz Polski juniorów na ten rok także liczy się w walce z seniorami. Tomasz Bajerski przed Adamem Pfeifferem, który także wywalczył dzisiaj 4 punkty, walczył do końca, potem Jacek Rępała i Grzegorz Rępała nie ukończył wyścigu na skutek defektu motocykla.
Proszę Państwa, w parku maszyn zbiera gratulacje Sławomir Drabik, a przed taśmą maszyny startowej ustawia się wielki przegrany dzisiejszych zawodów Tomasz Golob w biegu kończącym zmagania o 48 tytuł mistrza Polski na żużlu. Tomasz Golob pojedzie w towarzystwie Mirosława Cierniaka, Dariusza Śledzia, któremu te zawody też wyszły niespecjalnie, oraz Roberta Saviny. Jak mówił Roman Jankowski, taki jest sport, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Tomasz Golob ma już w swojej kolekcji 4 medale mistrza Polski. Dla niego każdy inny wynik poza zwycięstwem był i tak tutaj porażką. Dziś nawet nie stanie na podium, ale na pewno bydgoszczanin jeszcze nieraz stanie na pierwszym stopniu, na najwyższym stopniu podium mistrza Polski. Być może w następnym sezonie też ma bardzo udany sezon. Nie zapominajmy, że we wspaniałym stylu wywalczył awans do przyszłorocznego Grand Prix w finale kontynentalnym, zwyciężając w Abensbergu. Potem wspaniały występ w Grand Prix Szwecji, trzecie miejsce. Doskonałe występy w naszej ekstraklasie. Teraz czekamy na dobry występ w Pile w drużynowych mistrzostwach świata. To też dobry rok Tomasza Goloba. A że tym dzisiaj jednodniowym finale musiał przegrać ze Sławomirem Drabikiem, no cóż, nikt nie ma monopolu na zwycięstwa. Ale zobaczymy, jak pojedzie Tomasz Golob w biegu 20, jest jego wielkim faworytem i od startu obejmuje prowadzenie. Chciałby w tym biegu pokazać publiczności, że rzeczywiście znakomicie potrafi jeździć. To oczywiście nikt nie wątpi, gdyby nie to feralne zdarzenie z 11 wyścigu i ta porażka z Sławomirem Drabikiem, on z pewnością miałby medal, ale i tak Tomasz Golob pozostaje jednym z najwybitniejszych żużlowców ścigających się po torach całego świata. Tomasz Golob jedzie po zwycięstwo w 20 biegu dzisiejszych zawodów, biegu kończącym zmagania o Mistrzostwo Polski Anno Domini 1996. Na drugim miejscu w tej chwili Dariusz Śledź, trzeci jest Mirosław Cierniak i na czwartym miejscu Robert Savina. Efektowna jazda Tomasza Goloba, który bez najmniejszych problemów zmierza po zwycięstwo na drugie miejsce. Wciąż utrzymywane przez Dariusza Śledzia ma ochotę Mirosław Cierniak, ale już chyba też nie da rady zawodnik Tarnowskiej Unii. A z tyłu wolno kończący ten bieg Robert Savina, jakieś problemy z motocyklem. Tomasz Golob 3 punkty, Dariusz Śledź 2, Mirosław Cierniak 1 punkt i w tej chwili dopiero przejeżdża linię mety Robert Savina. Tomasz Golob zgromadził więc 11 punktów na swoim koncie i zajmie to najbardziej przykre dla każdego chyba sportowca 4. miejsce tuż za podium. No cóż, historia lubi się powtarzać. Proszę Państwa, w 91 roku w Toruniu, kiedy triumfował Sławomir Drabik, 4. miejsce w finale indywidualnych mistrzostw Polski zajął też Tomasz Golob i także w jednym z wyścigów tamtego finału był wykluczony za faul, jak popełnił na Kowaliku. To była także kontrowersyjna sytuacja. Tym razem po raz kolejny znakomity start Tomasza Goloba. Tak jak wspomniał Edward, jakby były już mistrz Polski, chciał udowodnić, że jednak potrafi wspaniale jeździć. On właściwie nie musi tego udowadniać, bo wszyscy kibice w kraju doskonale o tym wiedzą. A że dzisiaj stracił tytuł najlepszego żużlowca w kraju, to chyba tylko dobrze dla sportu żużlowego w Polsce. Bo tak, to już nie tylko jeden Tomaszem Golobem. Polski żużel stoi, że mamy całe pokolenie zdolnych zawodników. Choćby udział 5 naszych juniorów w finale Mistrzostw Świata świadczy o tym najdobitniej. Niektórzy kibice mówili nawet, że poprzednie finały Mistrzostw Polski zaczynały być już troszkę nudne, bo Tomasz Golob wygrywał jak chciał, właściwie bez większych problemów. Więc może dobrze, że tym razem kto inny stanął na najwyższym podium, a Tomasz Golob zyska na przyszły sezon dodatkową motywację, aby ten tytuł najlepszego w kraju odzyskać. Przypominamy to, co najważniejsze. Radość kibiców z Częstochowy. Sławomir Rudek niepokonany dzisiaj na torze w Warszawie. Srebrny medal dla Adama Łabęckiego. Brąz dla Romana Jankowskiego. A sternicy polskiego żużla mają nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ Mistrzostwa Świata drużynowe w Pile grupy A już 25 sierpnia. Skład nie był ustalony, miał jechać Tomasz Golob w parze z Piotrem Protasiewiczem, nowo kreowanym mistrzem świata juniorów, jako rezerwowy i trzeci w ekipie Rafał Dobrucki, tak było przewidywane. No teraz Sławomir Drabik nieco pomieszał szyki, no bo
trzeba będzie jakby odstawić od startu indywidualnego mistrza Polski. No cóż, nie my się tym będziemy martwić, ale ciekawe, jak też zestawiona zostanie polska drużyna na zawody w Pile. To Tomasz Golob. No nie dziwimy się trochę smutnej minie mistrza Polski. No ale nie ma chyba powodu się specjalnie martwić, jeszcze wiele żużlowych zwycięstw przed nim. Popatrzmy jeszcze na ostateczną klasyfikację indywidualnych mistrzostw Polski na ten sezon. Sławomir Drabik, 15 punktów, komplet, 5 zwycięstw. Potem Adam Łabęcki, 13 punktów, 3 zwycięstwa, 2 razy drugie miejsce. Na trzecim miejscu Roman Jankowski, 12 punktów, 4 zwycięstwa, ale raz wpadka, ostatnie miejsce w drugim swoim starcie. Czwarty Tomasz Golob, 11 punktów. Piąte Mirosław Kowalik, 9. Szóste Grzegorz Rępała, 8 punktów. I potem po 7 punktów Sławomir Dudek, Jacek Krzyżaniak, Dariusz Śledź i Sebastian Ułamek. Dalej Tomasz Bajerski, 6 punktów, Jacek Rępała, 5, po 4 punkty Adam Pfeiffer i Jacek Golob, 3 punkty Mirosław Cierniak i Robert Sawina, 2 punkty. Oddajemy głos Piotrowi Olkowiczowi. A jest przy mnie pan Władysław Golob. Panie Władysławie, czwarte miejsce Tomka to chyba najgorsza pozycja, jaką mógł zająć dzisiaj. No, rzeczywiście czwarta pozycja jest zawsze najgorsza, bo ona jest taka niby wartościowa, ale poza tymi miejscami nagradzanymi. Wzbraniał się pan przed oceną biegu, w którym jechał Adam Łabęcki i Tomasz Golob, ale czy moglibyśmy prosić o zdanie komentarza na ten temat? No, wykluczenia zawodnika zazwyczaj przekreślają w takiej stawce szansę, no i tak się skończyło. Nie wypowiadam się na temat słuszności czy też niesłuszności tego wykluczenia, ale jest oczywiste, że w tym momencie stracił Tomasz Golob. Wobec dalszych wydarzeń meczu, jeżeli nie mistrzostwo Polski, to na pewno wicemistrzostwo Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy bardzo za rozmowę Władysławowi Golobowi. Za chwilę dekoracja 3 najlepszych żużlowców w Polsce w indywidualnych mistrzostwach na torze warszawskiej gwardii w bieżącym sezonie. Puchary czekają. Sympatyczne dziewczęta i za moment trójka medalistów pojawi się na płycie stadionu. Sławomir Drabik, 5 zwycięstw dzisiaj. Niezależnie od wszystkich decyzji sędziów i tak dzisiaj niepokonany, znakomita postawa. No i ten zawodnik po 5 latach znów najlepszym żużlowcem w naszym kraju. Rzeczywiście bardzo dobrze, że ta walka rozstrzygnęła się właściwie w bezpośrednim pojedynku pomiędzy Tomaszem Golobem i Sławomirem Drabikiem. I to nawet Sławomir Drabik pokonał przecież Tomasza Goloba w walce na dystansie, a więc tutaj żadnych wątpliwości być nie może, kto był dzisiaj na warszawskim torze najlepszym żużlowcem. Już Roman Jankowski i Adam Łabęcki przygotowani do wyjścia na dekorację. A więc Unia Leszno w przyszłym sezonie już wśród zespołów Ekstraklasy z dwójką medalistów indywidualnych mistrzostw Polski będzie z pewnością liczyła się w walce o najwyższe pozycje. To szarfy dla medalistów, właśnie podążają już do mistrzowskiego podium. Proszę Państwa, oprócz tych wspaniałych pucharów, także przechodni puchar Edwarda Dochy trafi do rąk nowo kreowanego mistrza Polski. Przez 4 lata był w posiadaniu Tomasza Goloba. Także czapka Gabrahmana Kadyrowa, byłego mistrza świata ze Związku Radzieckiego jeszcze w wyścigach motocyklowych na lodzie, który kiedyś podarował ją jednemu z mistrzów Polski. I od tej pory jest taka tradycja, że każdy nowo kreowany mistrz Polski haftuje na niej swoje imię i nazwisko. Także 4 lata była u Tomasza Goloba. Wszyscy zaczęli się już martwić, że niedługo zabraknie na jej miejsca na nowe nazwiska. No akurat tak się szczęśliwie złożyło, że Sławomir Drabik ma już swoje nazwisko wyhaftowane na tej czapce, a więc nie będzie musiał szukać nowego miejsca, aby umieścić na niej swój podpis. I te właśnie tradycyjne już insygnia władzy żużlowego króla na polskich torach na rok czasu przynajmniej trafią do kolekcji Sławomira Drabika. Może lepiej powiedzieć powrócą. Powrócą, tak. Huralne 100 lat
sektorów zajmowanych na stadionie Gwardii w Warszawie przez kibiców częstochowskich, Lwów, pojawiła się, okazała flaga z emblematem klubowym, a trójka zawodników już oczekuje na oficjalną ceremonię udekorowania zwycięzców. Sporo fotoreporterów. Popatrzmy przez chwilę spokojnie na trzech bohaterów dzisiejszego widowiska na stadionie Gwardii. Sławomir Drabik w środku, po lewej ten siedzący na stopniu podium przykucający Adam Łabęcki i Roman Jankowski teraz pozdrawiający swoich kibiców. I Roman Jankowski wzywany przez Krzysztofa Hołyńskiego, spikera dzisiejszych zawodów, na mistrzowskie podium. Trzecia pozycja, wspaniała kariera tego zawodnika, wydaje się nie mieć końca i bardzo dobrze. Bardzo sympatyczny zawodnik, popularny Jankiew, od wielu lat ścigający się po żużlowych torach, ponad 30 medali w drużynowych mistrzostwach Polski indywidualnych, w wielu różnych imprezach. Rzeczywiście znakomity zawodnik, skromny, niezwykle sympatyczny, lubiany na żużlowych torach. Teraz kolej na pierwszego wicemistrza, bo w żużlu jest taka tradycja, że zdobywcę trzeciego miejsca tytułuje się drugim wicemistrzem, a więc drugim wicemistrzem Polski na rok 96 Roman Jankowski, a pierwszym wicemistrzem jego kolega z drużyny Leszczyńskiej Unii Adam Łabęcki. I proszę Państwa, o ile dobrej postawy Romana Jankowskiego i Sławomira Drabika w dzisiejszych zawodach można było się spodziewać, o tyle sukces zawodnika 24-letniego reprezentanta Unii Leszno Adama Łabęckiego jest na pewno dużą, miłą niespodzianką dla kibiców z Leszna. Miłe wieści powędrują do Leszna. Dwóch zawodników tego klubu na podium 48 indywidualnych mistrzostw Polski. Kilka sezonów temu, 2-3 sezony temu, Adam Łabęcki był wymieniany w gronie najzdolniejszych polskich żużlowców. Perturbacje z przejściem z Leszna do Wrocławia. W rezultacie praktycznie rok startów stracony, w konsekwencji wylądował jednak w Lesznie i kiedy wydawało się, że będzie już tylko zwykłym ligowcem, nagle taki piękny sukces. Być może to zdopinguje tego młodego zawodnika do jeszcze większego wysiłku i kolejne sukcesy przyjdą w przyszłym sezonie. Ma przecież raptem 24 lata, jest o niebo młodszy od Romana Jankowskiego, który stoi po drugiej stronie podium. No i jeszcze dekorowany Adam Łabęcki i witany teraz niezwykle entuzjastycznie przez ogromną grupę kibiców z Częstochowy, którzy wierzyli w swojego idola. Sławomir Drabik, mistrz Polski na rok 1996. Proszę Państwa, jeśli przed zawodami zapytać kogoś o to, kto ma największe szanse na zdetronizowanie Tomasza Goloba, praktycznie jednym tchem na pierwszym miejscu wymieniano właśnie Sławomira Drabika. Znakomita forma po Abensbergu. To wszystko pozwalało przypuszczać, że właśnie on tu stawi mistrzowi Polski największy opór. No i rzeczywiście pokonał go w pięknym stylu, zdobywając drugi w karierze tytuł mistrza Polski. Choć mówiąc poza kibicami częstochowskimi, niewielu w to jednak wierzyło. Wymieniano go owszem jako najgroźniejszego konkurenta, ale czy będzie w stanie zdetronizować Tomasza Goloba, w to niewielu wierzyło. Sławomir Drabik udowodnił rzeczywiście, że w tym sezonie jest znakomicie dysponowany. Huralne 100 lat na trybunach dla Sławomira Drabika. Jeszcze mamy na kilka chwil, popatrzmy na to, jak jechał dzisiaj Sławomir Drabik po drugi swój tytuł indywidualnego mistrza Polski. Piękna żużlowa sylwetka, dynamiczna jazda. Proszę Państwa, no i cóż, my także ze strony telewizji Kanal Plus dołączamy się z jak najserdeczniejszymi gratulacjami dla nowo kreowanego mistrza Polski. No i miła też niespodzianka, myślę, dla Państwa, bo już w najbliższą niedzielę właśnie będziemy transmitować dla Państwa spotkanie Ekstraklasy Żużlowej pomiędzy Włókniarzem Częstochowa i Unią Tarnów. I w akcji oglądać będziemy nowo kreowanego mistrza Polski, Sławomira Drabika. Włókniarz ma przecież wiele do zyskania w tegorocznej Ekstraklasie Żużlowej. Walczy o jeden z medali. Będzie, wszystko na to wskazuje, w czwórce drużyn w fazie play-off. Sławomir Drabik tam będzie również robił wszystko, by pomóc
kolegów i wspólnie z, pomóc kolegów i wspólnie z nimi sięgnąć po medal. Zapraszamy więc Państwa na, mamy nadzieję, zacięte pojedynki Sławomira Drabika z Tonym Richardsonem. Na pewno emocji nie zabraknie. Jeszcze raz spójrzmy na trzech medalistów. Czapka kadyrowa na głowie Sławomira Drabika. Kończąc naszą relację, podsumowując ten dzisiejszy turniej, trzeba powiedzieć, że były to zawody bardzo interesujące, emocji wbrew temu, co mówił Dariusz Lecio o warszawskim torze. Tu na Gwardii nie zabrakło, sporo się działo i myślę, że wszyscy, i my, i Państwo, i kibice tu na stadionie mogą być usatysfakcjonowani poziomem tej imprezy. Dziękuję Państwu za uwagę. Aldona Marczuk, Tomasz Smokowski, Piotr Olkowicz, Edward Durda i Robert Rymarowicz. Look around at a real scare. I see a man.